traci w tym wdzianku. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Zasadniczo nie mam w zwyczaju dyskutować o gustach. Ani to ciekawe, ani produktywne. Obecny tutaj Wiedźmin organicznie nie cierpi formalnych okazji, a taka właśnie niebawem go czeka, co jest dla niego źródłem nieustannej zgryzoty. Nie bierzcie, mistrzu, do siebie jego zachowania. Jest drażliwy, bo zżera go trema. Trapi się, że nie będzie umiał godnie zachować się w obliczu książęcego majestatu. Ha, nie dziwię się. Tak czy inaczej, order Vitis vinifera, najwyższe odznaczenie Toussaint, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie, bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł. I żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem, o ile to już skończone.
Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach. Będę uważał. O, pan z mieczami! Witam, witam! To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam! Chcemy o coś zapytać. Znowu?